dzisiaj przychodzę do Was z testem na żywo. Będziemy testować sobie podkład, o którym ostatnio mówiłam w Chat Makeup, który wówczas nakładałam i który totalnie uwielbiam i chciałabym go Wam po prostu zaprezentować. Jakiś czas temu pokazywałam Wam właśnie podkład Bielendy, ale w wersji matte. I również ten film możecie znaleźć na moim kanale, więc gdzieś tutaj będzie birował, abyście mogły się do niego odnieść. A tymczasem ja w wersji totalnie bezmakijażowej, w wersji sauté, pragnę przekazać Wam jakże wspaniałą informację dotyczącą tego, jak bardzo fajnym i tanim jest produkt z Bielendy z serii Cover. Mam go w dwóch kolorach, jak możecie widzieć. Pierwszy to jest kolor naturalny, a drugi jest to kolor numer 2 i jest to kolor beżowy. Kolor naturalny zdecydowanie bardziej odpowiada osobom o moim kolorze skóry, kiedy panuje za oknem właśnie taka syberyjska zima. Natomiast kolor beżowy już jest taki bardziej żółty i myślę, że on będzie odpowiedni na wiosnę i lato, w zależności od tego, jakiego odcienia będziecie mieć skórę, jeżeli się opalicie lub też nie. Chciałabym, aby film ten był dość krótki, więc może przejdę do tego, co nam obiecuje producent. Producent obiecuje, że fluid ten ma w doskonały sposób kryć, poprawiać wygląd cery mieszanej z niedoskonałościami i zmianami pigmentacyjnymi, czyli przebarwieniami. Ma też zapewniać gładkość oraz jednolity wygląd, a wysoka zawartość mikropigmentów ma poprawiać i wyrównywać kolory, kryć niedoskonałości, przebarwienia, drobne zmarszczki, również odrobinkę matowić. No i informację mamy również taką, że fluid się dopasowuje do cery, nadaje jej świeży efekt, ma lekką, nietłustą konsystencję, nie obciąża skóry, ma jedwabistą, nasyconą mikropigmentację, formułę oraz witaminę E, czyli dzięki temu również działa przeciwstarzeniowo, nawilżająco i zmiękcza naszą skórę. To są obietnice producenta, a teraz nasz test przekona i mnie, i Was o tym, czy warto naprawdę wierzyć Bielendzie, no i przede wszystkim, czy warto zainwestować te aż 13,99 i zaopatrzyć się w ten właśnie podkład. Jak mogłyście widzieć na Chat Makeupie, tak też tutaj zobaczycie, że nakładam ten podkład w sposób po prostu najzwyczajniejszy, czyli palcami, i nałożę go na obydwie części twarzy. Chociaż w sumie bardziej sensownie chyba by było, jakbym Wam nałożyła na jedną część twarzy, żebyście mogły zobaczyć krycie. Widziałyście moją twarz przed chwilą, a zobaczycie ją, jak ją za chwileczkę pomaluję. Więc będziecie miały się okazję przekonać, czy rzeczywiście ten podkład kryje. Mam tutaj ze sobą lusterko, więc zaczynam. Wygląda moja twarz, słuchajcie, po nałożeniu tego oto właśnie podkładu. Mam go odrobinę na ręce i teraz Wam pokażę, jaki on ma kolor na mojej ręce w stosunku do tego. I zobaczcie, jak on wygląda na mojej twarzy, a zobaczcie, jak on wygląda na mojej ręce. Jak widzicie, na mojej dłoni jest on zdecydowanie bardziej pomarańczowy, dlatego jest to też taka przesłanka i króciutka informacja do Was, żebyście raczej strzegły się przed tym, by w drogeriach próbować kolorystki podkładów właśnie na dłoniach, bo jak widzicie, na mojej twarzy wygląda on zupełnie, że tak powiem, prawie idealnie do mojej reszty skóry, tutaj jeżeli chodzi o szyję i resztę ciała. Natomiast na mojej ręce wygląda, jakby totalnie do mnie nie pasował. Więc to jest taka informacja też dla Was, abyście się strzegły. Jeżeli natomiast chodzi o odwołanie się do obietnic producenta, to jak możecie widzieć, jeżeli chodzi o krycie, to jest naprawdę całkiem spoko. Jeżeli chodzi zaś o to, że podkład ten daje efekt takiej świeżej, naturalnej skóry, to muszę się z tym całkowicie zgodzić, ponieważ po prostu nie ma on efektu maski, pomimo tego, że naprawdę ma dość, nie dość, ma bardzo dobre krycie i taka jest moja opinia na jego temat. Jest bardzo dobrze napigmentowany i moim zdaniem przy pierwszym, że tak powiem, podejściu, przy pierwszej warstwie, przy naprawdę niedużej ilości moim zdaniem, kiedy porządnie go wklepiemy w twarz, wprowadzimy go szczególnie gąbeczką Beauty Blender, to możemy uzyskać efekt naprawdę takiej dość dziewczęcej i naturalnej skóry bez efektu maski. Jeżeli zaś chodzi o zmarszczki, o efekt taki przeciwstarzeniowy, no to wybaczcie, ale nie jestem odpowiednią osobą do tego, aby móc to stwierdzić.
Nie malowałam też tym podkładem cery dojrzałej, w związku z czym nie jestem w stanie Wam tutaj powiedzieć, jak on by się sprawdzał. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o cerę problematyczną, to poleciłam ten podkład mojej siostrze i moja siostra zakupiła sobie ten podkład i gdyby nie to, że jest nawet najjaśniejszy kolor z tej gamy kolorystycznej jest dla niej po prostu za ciemny, to jeżeli chodzi o samą formułę, o wtapianie się w cerę i o to, w jaki sposób się utrzymuje, to mam od niej informację zwrotną, że rzeczywiście jest to podkład godny polecenia również dla cery z problemami. Aha, jeszcze jedno. Na pewno jesteście ciekawe, na ile on się utrzymuje na twarzy. To oczywiście jest kwestia indywidualna, bo to zależy od tego, na ile Twoja skóra się szybko wyświeca. Moje czoło wyświeca się dość szybko, więc ja po prostu po paru godzinach odciskam nadmiar produktu z czoła i z miejsc, w których po prostu się zaczynam świecić. Delikatnie przypudrowuję to pudrem w kamieniu lub pudrem sypkim i moja skóra z powrotem wraca do normy i mogę się cieszyć świeżym makijażem, więc to jest kwestia bardzo indywidualna, dlatego ja tutaj nie określę tego w przedziałach godzinowych. Natomiast jedno, co mogę powiedzieć, to na pewno to, że jest to podkład dość trwały jak na to, jakiej jest ceny. Także to by było na tyle mojego podsumowania. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze łapki w górę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, pa!